Cześć wszystkim! Znowu pan 7, a ciąg prezesem w Eternity. Dobra, cofnąłem się do twierdzy, ponieważ jest parę rzeczy, które chciałem zrobić. Po pierwsze, sprzedałem cały krab. Po drugie, w międzyczasie zbudowały się... Więc dobra, co teraz chcemy zbudować? Kramy kupieckie? Tak, mogą się przydać, dobra. Jeden dzień. Po trzecie chciałem się przespać. Chociaż nie jest nasz nam aż tak bardzo potrzebny odpoczynek. I trochę głośnie. Dobra. Nie chcę brak premii. Baszty. Dobra. Jestem ślepy. Widzicie, jak się zbliżyło do południowej granicy równiny na krańcu lasu, to blokowały się palące wodospady. Nowa miejscówka, której jeszcze nie zwiedziłem. Tak. A którą zwiedzimy? Ponieważ chyba coś tam ciekawego można znaleźć. Mianowicie tam się wykonuje ten quest dla tej łowczyni, dla Sagani. Tak. Więc pomyślałem, kogo by to... bo chciałbym ją wziąć do drużyny. Pomyślałem, że podziękuję póki co rozpoczonej matce. Ona jest bardzo dobrą członkinią drużyny, ale jak się opóźni parę poziomów, to jej za bardzo nie zaszkodzi. A dużo bardziej wolę, żeby niezłomny nasz kapłan nie tracił poziomów, ani cała reszta. Więc dobra, na razie matce podziękujemy. Weźmiemy ją, kiedy będziemy kontynuować wątek główny. A na razie weźmiemy Sagani. Dobra, i od razu idźmy do palących wodospadów. Zajmie nam to jeden dzień. Dobra. Akurat ukończyliśmy kramy kupieckie. Okej, okay, jak widzicie, mam troszkę więcej pieniążków niż ostatnio. Więc możemy zbudować coś znowu. Coś, co da więcej obrony. Ponieważ wolę obronę. Tak. Weźmy plac ćwiczeń. Dobra, a przy okazji zobaczmy ekwipunek Sagani. Ona ma... wow! Ma mało punktu wytrzymałości, ale dlatego, bo ma niski poziom. Dobra. Wow. Smok. Fajnie, smok. Dobra, ubijmy smoka. Dobra, ty go pewnie zechcesz oślepić. Eder, powal smoka, proszę cię, jeżeli byłbyś tak... Świetnie. Eder, widzę, że dobrze się rozumiemy. Lubię ludzi, którzy potrafią wykonywać swoje rozkazy. Dobra, ma dużą odporność na ogień, więc nie będziemy nawet stosować. Dobra, pobłogosławimy sobie naszych. Rzucimy magiczne pociski. Tak. Możesz go jeszcze ogłuszyć, znaczy oszołomić. Oszłamiasz go? Chyba nie. Okej, okay. A kotek sobie tu lata. Dobra, zanim weźmiemy się za to, co tam latało dalej, awansujmy sobie naszą łotrzycę parę razy. Dobra. Przetrwanie, składanie, trochę atletyki na pewno jej się przyda. I zobaczmy, co ona ma za zdolności. Okrutny towarzysz, obrażenia plus 15. Uczy zwierzęta umowy brutalnej taktyki, dzięki czemu zdane są większe obrażenia oraz przydziela się przez redukcję obrażeń przy każdym trafieniu. Ok. Celny okaleczający. Łowca mierzy zabójczo co precyzję, co sprawia, że jego umiejętności okaleczającego strzału stają się dokładniejsze. Okej. Okay. Kulawienie. Co dawało okaleczenie, zmniejsza zręczność. Ruch, refleks 20. Ok, odporny towarzysz, bezlitosny towarzysz. Okej,
Okej, może weźmy tego okrutnego towarzysza. Dobra, i po kolei, co dalej? Może poczekamy jeszcze na zachomikujemy punkty, żeby więcej przetrwania mieć. Dobra, zdolności łowcy. Leczenie towarzysza. Bezlitosna celność. Zdolność podtrzymywania. Użytkownik szybko strzelność minus 20%, szybkość przeładowania minus 20%, z dystansu plus 10, porażenie z dystansu plus 20. Mech. Zmysł strzały. Zdolność pasywna. Odbicie ataków dystansowych plus 15. Mech. Obalenie. Dwa razy na potyczkę. Nakazuje zwierzęcemu towarzyszowi powalenie celu. Dwa razy na potyczkę. Okej, to już jest lepsze. Przebijający strzał. Zdolność pasywna na siebie. Każdy atak dystansowy łowcy przebije przeprowadzanie z siłą, że przelatuje przez pierwszy cel i uderza w kolejny znajdujący się za nim w obrębie 20-stopniowego łuku. Okej, to brzmi fajnie. Zmysł drapieżnika. Zdolność pasywna na siebie. Proszę obrażenia zadawane celom dotknięte obrażeniami periodycznymi plus 50%. Też fajne. Obronna więź. Na sobie obrona zwierzęcy towarzysz. ODZ? Dobra, nie wiem. Szybkie celowanie. Zdolność podtrzymywania. Użytkownik tempo ataku plus 20%, szybkość przeładowania plus 15%, celność minus 7. Wiecie co? Zobaczymy jej statystyki może. Chociaż teraz nie możemy podczas awansu. Czyli czy ona ma dużą celność? Ma percepcję całkiem niezłą, więc z celnością nie powinno być problemu. Więc myślę, że ten szybki strzał byłby nie najgorszym pomysłem. No, zręczność ma już troszkę gorszą. Okej, a co ty za zdolności właściwie masz? Dwa razy na potyczkę ukaleczający strzał. Raz na potyczkę naznaczona ofiara. Dobre, a gdzie ty masz właściwie swojego towarzysza, co? Bo ja go nie widzę. Wow, ale ona jest szybka. Znaczy, miałem włączoną szybszą prędkość gry, ale i tak chyba jest szybsza od reszty postaci. Dobra. Myślę, że wezmę to. Tak, a później weźmiemy może ten przebijający strzał. Dobra, kolejny poziom, przetrwanie, atletyka też. Celny okalający strzał mech. Szybki. Tak, to może być fajne. Celność plus 5 praktycznie zredukuje nam karę celności do tej zdolności, więc to będzie fajne, powiedzmy. Dobra. Chcemy, że damy ci trochę wiedzy, chociaż w sumie po co. Atletyka i potem zachowamy na więcej przetrwania. Podniesienie towarzysza. Okej. Krępujące korzenie. Korzenie wyrastające pod ziemią mocno oraz unieruchomienie. Przez 34 sekundy to długo i 5 razy przed odpoczynkiem. Chociaż chciałem ten przebijający strzał. Zobaczmy. Dobra. Dobra. I to chyba tyle, tak? Z nią. Dobra. Przesuniemy ją trochę bliżej. Damy jej jakiś fajny łuk. Czy ona ma jakieś zdolności? Biegłość w broni chłop. Czyli łuk myśliwski musimy jej dać. Mieliśmy całkiem sporo łuków myśliwskich. Jest łuk bojowy. Dobra, mieliśmy tu chyba taki od burzy. Też jest łuk bojowy. Ktoś jeszcze miał jakiś łuk?
Chociaż ty masz wyjątkowy łuk myśliwski, więc chyba inny ci na razie nie jest potrzebny. Daj mi jej jeszcze jakieś przedmioty. Powiedzmy rękawice, solidny skórzany kaftan. Czy mamy jakąś dobrą zbroję? Mamy wyjątkową jakość. Zobaczmy, czy to będzie lepsze. To raczej nie. Dobra, redukcja obrażeń. 10. Tyle samo, ale jakieś tam mam dodatkowe statystyki, więc zatrzymamy. Dobra. Tak, wszystko wygląda na to, że wszystkie łuki, jakie mam, to są łuki bojowe. A właśnie, mam jeszcze pas, którego nie założyłem, plus 3 mocy. Myślę, że dam to po prostu Alotowi, żeby dać mu więcej obrażeń. Dobra. Zobaczmy jeszcze, dajmy jej jakieś przedmioty i zaraz będziemy ruszać. Czego jej brakuje? Peleryny jej brakuje. Mamy wola. Odbicia może się przydać. Wola może się przydać. Butów jej brakuje. No to kondycja może być ok. I jakiś naszyjnik, co? Premia obszar działania pieśniarza, mech przed zaklęciami. Nic ciekawego, co? To chyba weźmiemy tą obronę przed zaklęciami, po prostu dam jej. Tak. I to na razie tyle, co? Możemy jeszcze jakiś hełm dać, tak dla szpanu. O, ślicznie. Pasuje do niej. Idealnie. Dobra. Dobra, czy chcemy mieć obronę przed zaklęciami, czy rzuty obronne, czy odbicie? Na razie zostawmy tak, jak jest. Dobra. Możemy jej coś jeszcze dać pod ręką, ale chyba nie trzeba. Dobra. Bijemy dalej smoki. Wygląda na to, że trafiliśmy tutaj na jakieś małe leże smoków. Okej. Dobra. Alot, weź im przywal. Tak. Dobra, ktoś tu idzie na naszych. Ktoś, mała zguba. To się kapłan nią zajmie. Dobra, smoczek padł. Ty w ogóle masz tego zwierzęcego towarzysza? A właśnie, użyj tego szybkiego celowania. Dobra. Nie wygląda na to, żeby miała tego zwierzęcego towarzysza. Może jest coś, co nie wiem o łowcach. Jak przywołać ich zwierzęcego towarzysza. No cóż. Dobra. Ciekawe miejsce. Będziemy musieli to zbadać. Dobra, to nie jest zbyt duża miejscówka. No na to, że jakaś pokrywa, skorupa ziemska tutaj spękała. Dobra, badajmy dalej. Więcej ksauripów. Jeszcze tutaj atakuj. Okej. Aha.
Tak, Sauri wypadają, że zanim zdążą cokolwiek zauważyć. Dobra. Jest dosyć przewidywalne na tym punkcie gry. Przynajmniej w tym punkcie rozwoju naszej drużyny. Dobra. Zresztą jak będą uciekać przed walką, znaczy przed zwarciem, to zdecydowanie nie wyjdzie im na zdrowie. Okej, zdążył jeden zaklęcie puścić, ale nic wielkiego. Dobra, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Trzeba więcej Xauripów zabić. Okej. Wykrakałem. Dobra. Może wyrzućcie się na kapłana. Ty też. Nie, dobra, nieważne. Nie zdążyło się. Aha. Dobra, teraz czempion. Paraliż. A, bo tak, zabijaki mają truciznę na sobie. Kolejny smoczek. Dobra. Wszyscy. Do roboty. Dobra, mamy co kończący strzał. Okej, możemy go naznaczyć, ale nie widzę żadnego towarzysza. Może ona powinna odpocząć po level upie, żeby dostać tego towarzysza, nie wiem. Teraz spróbuj go przewrócić jeszcze raz. A, zdążymy nas zziąć, ale bez wielkich efektów. Dobra? Ciekawe, dlaczego jej się Święta Ziemia zdążyła aktywować. W końcu ona się aktywuje tylko wtedy, kiedy ona otrzymuje krytyka. Chyba nie widziałem, żeby cokolwiek ją trafiło. Dobra, przewróć go. Ładnie. Dobra. I co my tu więcej mamy? Więcej draków. Spoko. Wow. Mają jakieś małe spotkanie. Dobra. Możemy z nich jednego z nich okaleczyć. Dobra. Zobaczmy, czy możemy jakiegoś zdominować. Pewnie nie będzie łatwo, ale... Dobra. Możemy na nich jeszcze rozkaz rzucić. Dobra. Cała reszta bić to, co bije paladyn. Aż wtedy dostajemy bonusy. Dobra. Ładnie. Jeszcze tylko jeden został. Okej, dobra. Pewnie tu przychodzę z trochę za dużym poziomem. Te draki pewnie powinny nam sprawiać jakikolwiek problem. Ale no cóż, nie udało się. Nie udało się, gro. Nie udało się. Dobra, tu mamy jaskinię. Ale nie wiem, czy chcemy jeszcze już do niej wchodzić. Chyba raczej chcemy przejść tędy, bo tam chyba prowadzi do tego miejsca, którego musimy zwiedzić. Okej, dobra. Tego przyjęliśmy, fajnie. Do tego sobie oślepmy. Tak, oślepiony przez 5 sekund, fajnie. W międzyczasie go pochłonimy jeszcze. Dobra. Mała zguba ognia.
Tak, i wybuch chyba powalił nas. Okej, okay, powal go. Muszę go okaleczyć. Niewrażliwość na co? Nieważne. Po prostu zabić ich. Dobra. Ktoś tu małe obrażenia zadawał, co? Dobra, nieważne. Tak, dosyć szybko padają. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o palące wodospady. Powinniśmy chyba tutaj jeszcze jedną lokację odblokować, zanim wejdziemy do tej jaskini. I to chyba tutaj powinno być. Okej. Okay. Tak, to jest perłowe urwisko. To jest chyba to miejsce, w które mieliśmy się udać wraz z... jakiej tam było... z naszą łowczą. Długie łowy. Okej. Okay. Tak, z Sagani. Ta, być może. Saurip Champion. Dobra. Może wy skupcie się na najwyższym kapłanie. Dobra. Ładniej to rzucimy. O, tak dobrze będzie, dobrze? Alot, proszę cię. Okej. Może tak jakoś strzelajmy? Czy wtedy będzie... Tak, dokładnie nie trafiliśmy tego obok. Dobra. Czy champion może atakować? Chyba nie możemy mu wybrać ataku. Dobra. Dobra, wszyscy poza tobą. Okej, okay, też się zdominował. Fajne, fajnie. Muszę zobaczyć, ile ładunków zostało. Dobra. Dobra, możesz spróbować ich przewrócić. Ładnie. Okej, możesz go podpalić, skoro są tak podatni na ogień. 34 punkty obrażeń, ładnie. Tak, ich łuki nie najlepiej działają, ale spoko. Dobra. Coś chyba miałem zobaczyć. Nie pamiętam. Okej, okay, dobra. Idźmy w stronę tych klifów. A potem zbudamy resztę lokacji. Okej, okay, dobra. A, miałem zobaczyć tak, ilość ładunków. Tak, jeszcze jedna dominacja i będzie spoko, fajnie. Może nawet w tej walce uda nam się coś takiego osiągnąć. Okej, okay, zdecydowanie one rzuciły na nas plagę robaków. Okej, okay, to nas trafiło. Dobra, spoko. I tak, nie zadaje to zbyt dużych obrażeń. Dobra. Może wy się skupcie na tym, co atakuje Paladyn. Dobra. Gdzie jest Łotrzyca? Ty? Gdzie jesteś tutaj? A, dobra, nie zauważyłem. Schowała się za lotem. Możesz oślepić draka.
Dobra, dużo jeszcze ma zdrowia, dobra, to rzuć na niego pociski. Dobra. I py w grę, atakuj. Okej, okay, ładnie. Chyba jednak chce mi się skupić na tej men w grze. Ponieważ ona wydaje się zadawać jakieś chore obrażenia. Ta nad piorunem rzuca. Dobra, wróćmy na nią. Płomienny miecz, dobra, świetnie. Dobra. Zajmij się może czatownikiem, chociaż możesz przewrócić draka. Na pewno możesz. Albo sam dasz się przewrócić. Dobra, jak wolisz. Dobra, ładnie. Już tylko on został. Dobra, oberwaliśmy trochę od tych zaklęć obszarowych, ale... ale bez większych problemów. Dobra, zbierzmy krapy. Co tu mieliśmy właściwie zrobić? Długie łowy. Moje szczególne umiejętności pozwolą użyć wskazówki odnośnie pobytu Persoka lub jego obecnego wcielenia. Okej. Okay. Moje szczególne zdolności, czyli dusza jakaś? Poniżej fale sunął ku zatoce buntu. Okej. Okay. Dobra, idźmy w tamtym kierunku w takim razie. Patrzcie, jak idzie, wychodzi do przodu. No, zdecydowanie ma jakieś bonusy do prędkości poruszania się. Ktoś tu leży. Martwy poszukiwacz przygód. Myślałem, że coś ważnego. No, dobra, kotek się za nami sumie. Większa zguba wiatru. Może wy poczekajcie, co? Może też otwórzcie ogień. Okej, okay, odporność. Może przesuńmy im w takim razie kulę ognia, skoro są wrażliwi na ogień. Dobra. Tak, te zguby wiatru, one chyba wybuchają przy śmierci, więc... fajnie byłoby szybko się nimi zająć. Ta. Mocno nas poraniły. Dobra. Dobra. I zobaczmy. Wiosenna jagoda. Okej. Okay. Już widzimy jakąś duszę. Widzimy też jakiś kamień. Wiecie co, może najpierw zobaczmy tą duszę, zanim zaczniemy się coś tu rozbijać o jakieś kamienie. Kiedy docierasz do krawędzi urwiska, rozpoznajesz to miejsce ze swojej wizji Persoka. Był tutaj niedawno. Sagani rozgląda się czujnie, pokliwie, trzymając w dłoni adrowy posążek. Zamykasz oczy, poszukując w eterze śladów obecności Persoka. Ciemność pod powiekami nabiera kształtów. Tym razem czujesz, jak Persok biegnie przez las, przeskakując kamienie i omijając drzewa. Okolice przemyka zbyt szybko. Nie jesteś w stanie zobaczyć szczegółów wśród rozmazanej zieleni. Pomiędzy drzew na wprost coś się wyłania. Persok w końcu zatrzymuje się przed adrowym łukiem. Okej, okay, dobra, wiedza 6, zbadaj łuk. Pamiętasz, że słyszałeś o tym miejscu. Gdzieś tu podobno jest rząd adrowych kolumn. Kojarzysz naturalny łuk Zadry? Wydaje się, że jest coś takiego w Eir Glanfat, po drugiej stronie jeziora, za bliźniaczymi wiązami. Po drugiej stronie jeziora, za bliźniaczymi wiązami. Eir Glanfat. Okej. Okay. Wiem, gdzie szukać Persoka. Hmm.
kimś, kto lubi ładne widoki. Nie mam nic przeciwko tutejszym kniejom. Ale nie widziałeś zorzy południowej nad na Sitak? Jaki on był? Równie dobrze mógł być jednym z tych nieprawdopodobnie doskonałych herosów ze edylskich poematów. Zapewne był właśnie taki, chociaż nie jednocześnie. Persek wiele osiągnął, miał wpływ na całą wioskę. Rozumiem. Bardzo niewiele. Chyba w sumie niewiele się dowiedzieliśmy. Był komuś, komu ufałem? Był. Chyba piastował jakieś ważne stanowisko? Bardzo niewiele. Starczy już tych pogaduszek, bo Persok znajdzie sobie nowe ciało, zanim jeszcze znajdziemy obecne. Dobra, chodźmy. Adrowy łuk w lesie. Czy Eder wskazywał na... Eder widział kiedyś ten łuk. Mówi, że jest na brzegu jeziora Bael po przeciwnej stronie niż bliźniacze wiązy. Okej. Czyli będziemy musieli i tak przejść przez sztormowy wąwóz, zanim tam wejdziemy. Okej, dobra. W następnym odcinku klikniemy na ten kamień i zobaczymy, co on robi. Wejdziemy jeszcze również do tamtej jaskini, którą pominaliśmy. No i cóż, i będziemy iść w stronę bliźniaczych wiązów. Na to wygląda. Okej, dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.